Witajcie moje kochane słonka, robaczki i wszyscy. Dzisiaj jest 30 maja, więc jest dzień moich urodzin. Obudziłam się starsza o jeden dzień, ale zawsze. Nie mam jakichś urodzinowych przemyśleń, nie robiłam urodzinowych podsumowań, bo uważam, że z dnia na dzień trzeba myśleć, co się wydarzyło i co można w sobie zmienić, co można jeszcze ulepszyć, więc jakoś tak ktoś do mnie przychodzi. Zaraz zobaczymy, sorry. Już patrzymy. A i wszystko już jasne. Mama przyszła złożyć mi życzenia od samego rana. No fajnie, także na czym skończyłam? Na tym, że nie robię podsumowań, na tym, że nie robię planów. Dzień urodzin jest dla mnie dniem jak co dzień, dlatego że generalnie staram się w życiu kierować taką zasadą, żeby przemyśleć to, co robiłam w ciągu dnia. Miał, tak. Żeby przemyśleć to, co robiłam w ciągu dnia i żeby jak gdyby wyciągać z tego wnioski z dnia na dzień. Przywitaj się z widzami. Przywitaj się z widzami, jak już na kolana wchodzisz. To jest po prostu urodzinowy kot. Ona ma urodziny 26 maja. Ja mam 30. Mój mężczyzna 29 czerwca, więc robimy sobie wspólne w połowie miesiąca. A co? Będziemy świętować. Dobrze, dzisiaj będzie bardzo, bardzo zwyczajny dzień. Może tylko jeszcze coś Wam w międzyczasie poopowiadam. Ale nic takiego ciekawego się nie wydarzy. Chciałam jednak w te urodziny zrobić taki pamiątkowy film, żeby był. Światło się zmienia, bo telewizor włączyłam, bo jedyną rzeczą, którą oglądam, jest Teoria Wielkiego Podrywu. Uwielbiam to po prostu. I czekam, aż będzie, bo wczoraj nie obejrzałam wieczorem, a dzisiaj ma być powtórka, więc czekam na nowe odcinki na Comedy Center. Dlatego działa u mnie telewizor wyjątkowo. Dobrze, kochani, to ściskam Was i do zobaczenia. Pa, pa! Hej, hej, ponownie. Stoję, moje kochane, i się gęsto zastanawiam, co sobie zrobić na śniadanie, bo nie mam nic, na co miałabym ochotę. Chyba po prostu zaparzę wodę i zrobię sobie jakiegoś picia porządnego. No, trzeba dolać, dobra. No i w każdym razie urodzinki mijają w ten sposób, że no niestety nic się nie dzieje. Odkurzyłam, zrobiłam, czekam na wieczór, może ktoś do mnie jeszcze przyjdzie na kawę, herbatę i tyle. Ale chciałam Wam powiedzieć o innej rzeczy. Dzisiaj na YouTubie, nie pamiętam kto, ale w swoim vlogu właśnie opowiadała dziewczyna o tym, że do jednej z lifestyle'owych, z tych właśnie z serii beauty osób, no ta osoba dostała maila pod puchę, na zasadzie, że dostanie, nie wiem, 10 tysięcy złotych za to, że opowie dobrze o jakimś tam produkcie. Dziewczyna się oczywiście nie zgodziła, bo jest to dziewczyna uczciwa. No to była ta stawka podwyższana. Słuchajcie, ja Wam powiem, że ja również miałam taką podpuchę. Dlatego, że kiedyś maila wysłała mi jakaś firma na zasadzie zatrudnimy panią za jakieś grube tysiące na taką dużą imprezę jako wróżkę, ale ma pani powiedzieć pracownikom, że to i tamto, chociaż nasza firma, nie wiem, no jest tutaj w problematycznej sytuacji, ale to ma wszystko dobrze wyglądać. No słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek moralność, znaczy ja od razu powiedziałam, że ja powiem tylko to, co powiedzą karty, bo ja nie jestem od oszukiwania, tylko jestem raczej od tego, żeby te karty czytać. Więc tutaj no, nie było jakichś takich wielkich dywagacji, ale kto wie, czy to też nie była podpucha. Z jednej strony jest to bardzo niesympatyczne, bo taki fałsz nie jest fajny, ale z drugiej strony my też jako widzowie, konsumenci, czegokolwiek, czy nie wiem, produktu beauty, czy wróżb, chcemy wiedzieć, że
że to jest uczciwe po prostu, więc to takie dwie strony medalu. Ja pamiętam też kiedyś, reporterzy mają jakieś kretyńskie tendencje do robienia sensacji i szału z dziwnych rzeczy. I do jednej z wróżek, koleżanek moich zresztą, przyszedł reporter i zrobił o niej fatalny reportaż, na zasadzie jaka to jest w ogóle oszustka. Tylko głupi pan nie zorientował się, że pierwsza zasada kart Tarota mówi w ten sposób. Jeżeli zadasz kłamliwe pytanie, dostaniesz kłamliwą odpowiedź. Proste. Jeżeli my wychodzimy z serca, z intencją, a tu będziemy sprawdzać, a w ogóle to udowodnimy, że nie masz racji, to Tarot wam udowodni, że nikt nie ma racji. I bardzo dobrze. Ale to trzeba się znać, żeby nie robić takich głupich reportaży. No, właśnie o tym wam chciałam opowiedzieć, że podpuchy podpuchami, ale moralność zawsze gdzieś wyjdzie. Dlatego, tak jak wam mówię i powtarzam, zresztą przygotowałam dla was taki film, dlaczego nie mam mnie w telewizji. Może go wpuszczę, może go nie wpuszczę. Zobaczymy, ale w każdym razie tam mówiłam również o tym, że no ja mam takie tendencje do tego, że jestem strasznie okropnie uczulona na kłamstwo, na nieszczerość. I jako człowiek potykam się, święta nie jestem, ale przynajmniej się staram jak mogę, żeby jak najmniej było takich problemów. No i co jeszcze? I jeszcze z takich fajnych sfer, zobaczcie jak zrudziałam. To jest działanie Henny Blond. Ale ona mi troszeczkę wyrównuje kolory, bo to, co było paskudnie ufarbowane na totalnie jasno, równa się, to nie jest mój kolor, to znaczy to jest teraz mój kolor, ale ja myślę, że jak te włosy odżyją, w sensie braku farbowania totalnego, to będę miała swój jaśniejszy kolor, bo ja generalnie jestem jaśniejsza, przy farbowaniu coś się porobiło w cebulkach, ale może odżyją. No i w każdym razie jestem ruda, ale ja uwielbiam być ruda. Taki rudy może być fajny, taki trochę kasztan. Dobra, woda mi się zagotowała, robię herbatę i do zobaczenia. Pa, pa. Takie urodzinowe papa zresztą. A co? Gdzie wy tu jesteście? Gdzie tu? No i udomowiony kot. Tak. Kot gaduła, Dziunia gaduła. Nie schodź, nie schodź. Słuchajcie, będzie śniadanko. Śniadanko będzie. Dużo pomidora na chlebku tostowym i resztki cebulkowej szczypiorku, szczypiorku cebulkowego, który mi został. No i zrobiłam sobie herbatkę. Rumianek. Coś tam jeszcze było. Tak, to jakaś taka mieszanka ziołowa, dobra. No i w każdym razie tak wygląda śniadanko. A tak wygląda kotek, który nie wie, że to śniadanko niekoniecznie jest dla niego, bo już śniadanko dostał. Tak? No au. Miziaku ty. Jesteś miziakiem totalnym. Miziakiem totalnym. Tak, tak. A ja jestem taki słodziak. Rozkładam sobie łapki przy misiach. I w ogóle jestem takim słodziakowatym kotkiem. Takim super. Tak? No pewnie, że tak. No. Śpij sobie, śpi. Karmusia, śpi. Dzisiaj taki dzień z kotem. Teraz czas przytulania. I mrukania. Tak. To ja. Mruczący kotek. Fajnie. Mam kotka mruczącego. Godzina przytulania w ciągu dnia. Nie ma tak w domu z kotem. Rudym. Ja trochę ruda też. Mam za krótką rękę, ale widać mi oko chociaż. No i w każdym razie takim z kotem sobie spędzamy dnie. Na mruczeniu, mizianiu i właśnie czoło mam całe wylizane. Bo bardzo fajnie jest lizać cudze czoła. I drapać. O. Nie, nie, nie. Papa. Może nie papa? Może jeszcze się położę? I jeszcze pomruczę trochę, bo jestem takim kotem mruczakiem. Mruczącym.
których będziemy jeszcze mówić. Ma bardzo dobre serduszko ten kotek, naprawdę. Bardzo dobre serduszko, bardzo. I teraz najładniejsze oczka na świecie. Kocie oczka. Kocie oczka. Jest bardzo ciepło, ja idę się przejść i mój dzisiejszy design, nie wiem czy będzie widać, nie będzie chyba, muszę kamerę troszkę niżej postawić. Zaraz wam pokażę. Statyw do kamery, żeby nie było. Ale już wam pokazuję. Taka płócienna, niebieska, dosyć długa i szeroka, ale uważam, że bardzo sprytnie uszyta bluzeczka i getry. Po prostu. Jest na tyle długa, że można sobie pozwolić na leggings. Myślę, że wygląda całkiem przyzwoicie. Dobra, także do zobaczenia, pa, pa. Takie cudne słońce z jednej strony, a z drugiej strony totalne chmury nam idą. Ja sobie urodzinowo siedzę przy szumiących fontannach na placu. Bo co trzeba zrobić? Trzeba się trochę poopalać, jak już się skończyło swoją pracę doraźną. Najważniejsze rzeczy zostały zrobione, bo trochę słoneczka nie zaszkodzi. No i okazuje się, że z ogromnego słońca robi się ogromny deszcz. Nie, jeszcze nie pada. Jeszcze nie pada, ale zaraz pewnie zacznie. A ja sobie tak trochę siedzę i odpoczywam, dlatego że wieczorem jak zwykle będą wszystkie magiczne sprawy do zrobienia, więc trzeba nałapać energii słonecznej na ile się da. Ze mną dzisiaj jest ogródek. Zapraszam do łaski na piwek. Bardzo dobre. Zawsze można poszaleć. Takie paparze. Jeszcze wam pokażę. O. Było sobie słońce, teraz za chmurami. I takie tutaj ogromniaste chmury się do nas zbliżają. No i dobrze, troszeczkę ochłody będzie. Widzicie to, kochani? Weszłam na sekundkę do sklepu, a tu już tak zdążyło napadać, przestać padać i chyba znowu zaczyna padać. Więc cóż robimy? Posiedziałam z dobre pół godziny na dworze, więc idziemy do domu. I grzmi. Coś tam upło niedawno, ale cóż, będziemy się zwijać. I to jest, kochani, przewaga wodoodpornej kamery nad wszelkimi rodzajami telefonami. Dobra. Idziemy, no co? Przecież mam blisko domu. Nie będę cudowała, że pada. Poczekajcie, przetrę was. Teraz będzie ładniej widać zapadany świat. Dobra, niech troszeczkę przestanie. Pobudziła wróżkę i dostała gradem po głowie. Szumi fajnie. Nie, znaczy dobrze, że pada, bo mam tak brudne auto, bo stoi pod drzewami, które pylą. Więc nie chciałabym, żeby tak ciągle nie padało. Myć się nie opłaca, bo na drugi dzień jest taki sam zapylony. Ja pierdzielę. Dobra, jestem pod drzewem. Bardzo fajne są drzewa. Super. Nawet nie widać, jak pada. Może trochę. Ale zrobi się ładnie zielono wreszcie po tych suchych dniach. Mam błoto na nogach. A to ciekawe. No nic, no. Burza idzie. Slalom od drzewa do drzewa. Uskuteczniamy. Tak naprawdę, gdyby nie taka presja pod tytułem nie wypada zmoknąć, to jest całkiem fajne. Naprawdę.
całkowicie bardzo fajne. A, tu mnie troszkę drzewka zasłonią. Było gorąco, robi się, powiem wam, chłodno, zimno. Ale dobrze, to jeszcze jest majowy deszczyk. Jeszcze jest urodzinowy deszczyk. Może w tę stronę, czekajcie. Może w tę stronę się do was odwrócę. Co prawda na wyciągnięcie ręki jestem, widać tylko oczy, ale przynajmniej tak wygląda, jakbym z wami rozmawiała. Dobra, bo zaczynało coś padać. Lecę.